Przylazł tutaj bosą w śmierdzących łachach. Zachowuje się w tym domu jak pan i właściciel. On! Dziękuję Bogu, że dożyłam tej chwili. Podziękuję jej stokroć, jeśli jego święte słowa i zamiary znajdą tutaj należyty posłuch. A znajdą! Robi nas w konia! To pieprzony hipokryta i tyle! Traktuje Tardiwa jak rodzonego brata. Uważa go za wyrocznie. Nie ma przed nim żadnych tajemnic. Zachowuje się jak kochanek. Co róż go ściska, głaszcze, tuli się na kanapie. Oddał mu główne miejsce przy rodzinnym stole. I gdy ten żre i beknie, on woła: szczęść Boże. Cytuję go przy każdej okazji. Świata poza nim nie widzi, no jakaś paranoja. Tartif. Spryciarz. Dzięki jego naukom patrzysz obojętnie na zgniliznę i łajno tego świata. Nie jesteś do nikogo i niczego przywiązany. Zanurzam się w błogim spokoju. Czuję się jak nowo narodzony. Moja dusza uwalnia się od wszelkich. Mógłbym patrzeć spokojnie nawet na śmierć brata, dzieci, matki, żony. Wtedy nie dbam o nic. Powiem, co myślę. To jest rozsądne. Więc powiedz, że twoje myśli krążą nieustannie wokół mężczyzny pełnego zalet i że jest on godny za moim pozwoleniem twojej ślicznej rączki i już widzisz się szczęśliwą. No. No. Czy tak? Proszę? Co? Chyba źle słyszę. Jak to? Z kim ten ślub? Z Tardifem. Nie będę kłamać w tak poważnej sprawie. Prawdą się stanie to z ojcowskiej woli. Jest pan jednak wrażliwy na pokusy. Napalił się pan na mnie, co? Proszę zgasić ten ogarek. Źle pan trafił. Nawet gdyby pan teraz stanął tutaj na golasa z gęsią skórką, nic z tego. Ściągnij swój język albo wyjdę. Nie, nie. To ja ustąpię miejsca i tylko dwa słowa. Pani prosi o rozmowę. Godzisz w Matkę Boską! Wokół siebie możesz policzyć na palcach. Wystarczy patrzeć, co robią, jak żyją. Ten twój pupilek do nich nie należy. Oślepłeś. Czy mój szwagierek powiedział, co wiedział? Tak. Nisko się kłania. Mówi się, że mój mąż chce cofnąć swoją obietnicę i panu oddać córkę. No czy to możliwe? Rzucił dwa słowa. Ale prawdę mówiąc, nie jest to szczęście, do którego wzdycham. Ale szuka pan ziemskiego szczęścia. Ale też moje serce nie jest z kamienia. Ale ja wierzę, wierzę, że pańskie westchnienia wędrują prosto do nieba. I że nic ziemskiego nie jest w stanie zatrzymać. Miłość ogarnia zarówno piękno wieczyste, jak i ziemskie. Skoro Bóg stworzył tyle cudownych rzeczy na ziemi i obdarzył nas zmysłami, to mój podziw dla pani urody nie może być grzechem. Gdybyś wiedział, jakie to bolesne, że na oczach mojego brata odważono się tak mnie czerwić. Samo myślenie o tym staje się ciężką torturą dla mojej zranionej duszy. Budzi tam
tam, mój bracie? Łotrze! Żałuję, że wypuściłem cię całą z rąk, że nie ubiłem na wieś!